Krzyżowanie gatunków nie jest typowym zjawiskiem występującym w naturze i większość takich eksperymentów ma szansę na powodzenie jedynie z pomocą człowieka, którego motywem jest zwykle nauka i ciekawość. Efektem tego typu eksperymentu są dwa ciekawe zwierzaki, które powstały ze skrzyżowania lwa z tygrysem. Pierwszy z nich, tyglew, to skrzyżowanie samca tygrysa z lwicą. Z kolei legrys to wynik krzyżówki lwa i tygrysicy. W dzisiejszych czasach więcej mamy legrysów i to one są uważane za największych istniejących reprezentantów kotów na świecie. Przeciętne legrysy ważą około 500 kg, ale był też taki ważący niemal 3 tony. Te ogromne koty są świetnymi pływakami, a do tego uwielbiają towarzystwo ludzi. Ta firma skonstruowała robota, który potrafi jeździć na łyżwach i pływać pod wodą. Wygląda trochę jak podwodny stworek. Spójrzcie na tego artystę, który potrafi malować w powietrzu podczas skakania ze spadochronem. Ktoś znalazł na plaży martwą kałamarnicę i postanowił pokazać nam jej skórę z bliska. Być może tego nie wiecie, ale harty, jak się ekscytują, mają zwyczaj szczękania zębami. Ta wiewiórka zdecydowanie należy do ciekawskich. A ta kobieta straciła lewą rękę i zamiast protezy wstawiła sobie na jej miejsce mackę. Co myślicie o takim pomyśle? Podoba Ci się dzisiejszy odcinek? Nie zapomnij zasubskrybować kanału Projekt X i dać lajka. No, ten osiołek wygląda mi na idealne łóżko. Ten fotograf uwiecznił rzekę lawy płynącą w samym środku lasu na Hawajach. Aż trudno uwierzyć, że to prawdziwe nagranie. Ten Brazylijczyk wszędzie bierze ze sobą kota. Ostatnio wybrali się razem do banku. Fotograf zostawił lustro pośrodku deszczowego lasu Amazonii, żeby zobaczyć, jakie będą reakcje zwierząt, które zobaczą w nich swoje oblicze.
Tak wyglądają małe niedźwiadki wspinające się na drzewo. A tu widzicie profesjonalistkę wspinaczki, która próbuje wspiąć się na krzesło bez dotykania podłogi. Ten morski jeż urządził sobie przejażdżkę na plecach kraba. Dzięki za obejrzenie. Zanim sobie pójdziesz, upewnij się, że widziałeś poprzednie filmiki. Na przykład ostatni, gdzie alarmujemy o katastrofie ekologicznej w Polsce. Pozdrawiam i życzę miłego dnia. Do usłyszenia!